Cześć YouTube, z tej strony Rafał z RB Reptiles i zapraszam na nowy odcinek. Jakiś czas nie było mnie i nic się nie działo na kanale, ale po prostu widziałem, że przez ten okres wakacyjny dużo mniej osób ogląda filmy. Ja też miałem już bardzo dużo pracy. Naprawdę ten sezon był rekordowy, jeszcze tyle maluchów nigdy nie miałem i uznałem, że po prostu nie ma sensu nagrywać czegoś na siłę, żeby tylko wrzucać, żeby to było. Bo po prostu się nie wyrabiałem, wiecie, hodowla jest dla mnie jakby hobby, to jest dodatkowe zajęcie, więc po pracy musiałem zajmować się maluchami, było ich naprawdę sporo, do tego zaczęły być giełdy, więc znowu zaczęliśmy jeździć na giełdy, więc wszystkie weekendy praktycznie też nam odpadały, bo byliśmy na giełdach, ewentualnie jak nie było giełdy, to była znowu jakaś impreza albo jakieś urodziny, więc po prostu było bardzo mało czasu na to, żeby nagrywać i żeby tutaj coś wrzucać. Ale spokojnie, wracamy, będę się starał wrzucać te filmy raz w tygodniu, mam nadzieję, że mi się uda. Jeżeli chodzi o nowości, to pewnie jak już zauważyliście na Facebooku jest nowe logo, ale o tym myślę, że w następnym odcinku opowiem trochę więcej. Kupiłem też sporo nowych węży i na pewno je wam będę pokazywał w następnych filmach. Akurat wyszło tak, że część węży już jest, część dopiero dojedzie, bo jeszcze się rozkarmia, ale już są zapłacone albo zarezerwowane, albo po prostu jeszcze do mnie nie dojechały. Ale są to naprawdę bardzo fajne sztuki pod przyszłe projekty. Myślę, że będzie coś fajnego, co Wam mogę pokazać, bo uważam, że to jest kolejny krok naprzód w mojej hodowli, żeby się dalej rozwijać i robić coraz fajniejsze i coraz ciekawsze węże. Na razie nie będę Wam zdradzał, jakie to są gatunki i jakie to są odmiany, ale mogę Wam zdradzić, że jest tam naprawdę jedna perełka. Jest ich bardzo mało w ogóle w Europie, nie że w Polsce, tylko w ogóle w Europie. Także naprawdę będzie to, myślę, bardzo fajny odcinek o mało popularnych wężach, ale no to zobaczycie w przyszłości. A co dzisiaj? Dzisiaj chcę poruszyć temat scalesów z Bożówki, bo nie wszyscy wiedzą, jak to do końca wygląda, a jest to też ostatnia szansa, bo tak się złożyło, że jadę w ten weekend teraz na Snake Day i tam jedzie praktycznie większość moich scalesów, są już zamówione, sprzedane, jeżeli chodzi o maluchy, a w sumie pozostałe też już są sprzedane, tylko zostają w Polsce. No i to jest jakby ostatnia szansa, żeby wam pokazać te wszystkie sztuki, które u mnie wyszły, prawie wszystkie, bo niektóre się już sprzedały. Ale żeby pokazać wam właśnie te scalesy, no i przy okazji opowiedzieć, jak to tak naprawdę wygląda. Tam już na poprzednich filmach trochę wspominałem o tym, ale chcę, żebyście zobaczyli, że jeżeli chodzi o te scalesy u zbożówek, to nie mają one takich problemów jak właśnie scalesy u pytonów królewskich. Dla mnie był to szok, jak oglądałem filmy o 2Nata i się dowiedziałem, że one mają, no według mnie są problematyczne, jeżeli chodzi i nie planuję w ogóle scalesów, jeżeli chodzi właśnie o te pytony królewskie. Natomiast uważam, że zbożówki nie mają tych problemów, więc chciałbym wam powiedzieć o samej hodowli tych scalesów, no i pokazać właśnie i moje maluchy i dorosłe. Tutaj mamy Scalesa, węża zbożowego. Jest to klasycznie ubarwiony osobnik. Jak sobie możecie zobaczyć tutaj, zaraz przy głowie, widać mu część łusek, także to nie jest tak, że Scalesy w ogóle tych łusek nie mają. Znaczy są takie osobniki, które mają praktycznie, które nawet nie posiadają tych łusek, ale u większości zawsze kilka tych łusek się pojawi. Oczywiście scalesy mają łuski na brzuchu. Mają cały brzuch pokryty łuskami, chociaż zdarzają się sztuki, które mają bardzo mocno zredukowane te łuski na brzuchu, ale nie widziałem jeszcze nigdy takiego, żeby nie miał w ogóle łusek. No tutaj macie właśnie klasycznie ubarwionego Scalesa. Według mnie to jest jeden z ładniejszych Scalesów, jakie są, bo dla mnie właśnie Scalesy, takie ciemne, takie kontrastowe odmiany wyglądają najlepiej. Miałem samca Anery Scales i on był moim zdaniem mega. Ja bardzo lubię Anery w Scalesie, ale on się już sprzedał. Na szczęście mam dorosłego samca, którego wam pokażę. Zresztą chyba już go widzieliście wcześniej. Tutaj mam drugiego Scalesa, klasycznie ubarwionego, ale jak nie wiem, czy będzie widać to na filmie, ale on zaczyna się szykować do wylinki, jest już taki mleczny. I tutaj właśnie poruszymy sobie ten temat wylinki, bo myślę, że
to jest taką największą, może najbardziej Was zastanawia, jak to wygląda w porównaniu właśnie do tych pytonów królewskich. Więc tutaj zbożówki nie mają takich problemów jak pytony, nie trzeba im tego zdejmować. One bez problemu dają sobie radę same. Jedyne to, co powinniście stosować, to wilgotną kryjówkę, bo one zdecydowanie potrzebują trochę większej wilgotności, żeby sobie poradzić z tą wylinką. Ale jeżeli zastosujecie taką wilgotną kryjówkę, macie tam odcinek już wcześniej o wilgotnej kryjówce, mogę Wam go tutaj podlinkować. Także jeżeli zrobicie takiemu scalesowi wilgotną kryjówkę, to nie będzie żadnych problemów i będą rzucały same tą wylinkę. Mój dorosły samiec rzuca bezproblemowo tą wylinkę, ma właśnie taką kryjówkę wilgotną i nie ma z tym problemów. Tutaj mamy scalesa Amelanistic Albino. I tutaj jak się przyjrzymy mu, on już praktycznie nie ma łuski żadnej. Ja u niego nie widzę żadnej łuski tutaj na górze. Chyba naprawdę nie ma żadnej łuski nigdzie. Bo najczęściej są właśnie gdzieś tutaj przy głowie, za głową. Albo tutaj wzdłuż i u tego osobnika w ogóle nie widać. Oczywiście jeżeli popatrzymy sobie na brzuch, no to łuski są. No i tutaj też jest kolejna różnica, jeżeli chodzi o scalesy zbożówki, a scalesy u pytonów królewskich, bo zmiana scaleless zbożówki dziedziczy się recesywnie, więc mamy po prostu, a tutaj miałem łączenie heterozygoty ze scalelessem, więc tutaj możecie sobie porównać rodzeństwo. Mamy zwykłego Amela z tego samego miotu i właśnie Amela w scalesie i możecie sobie zobaczyć, jak się różnią te kolory u nich. O ile mi nam na to pozwolę. A tutaj mamy scaleless snowa, czyli trzy odmiany recesywne w jednym wężu. Gdyby to był pyton królewski, to kosztowałby kupę kasy. No ale to tylko zbożówka, więc aż tyle nie kosztuje. No tutaj mamy standardowo, nie? Amel i anery, czyli snow, co nam daje snow i właśnie scalelessa jako tą odmianę. Oczywiście on się wydaje teraz taki różowy, przeźroczysty, ale on się z czasem wybarwi na biało i tak samo jak u zbożówek snow, zwykłych z łuskami też pojawiają się takie te żółte przebarwienia, bo widziałem już sporo właśnie snowów w scalelessie dorosłych i bardzo ładnie to widać. W ogóle byłem zaskoczony, bo w sumie te maluchy mi się tak nie do końca podobają, jeżeli chodzi o mnie. Nie jest to jakaś moja ulubione kombo w scalesie, natomiast dorosłe osobniki moim zdaniem wyglądają właśnie dużo, dużo lepiej niż maluchy snow. Tutaj mamy już coś fajniejszego, jeżeli chodzi o te kombo, które mogło mi właśnie tutaj wyjść, bo mamy tutaj Ultra Scalelessa, czyli macie właśnie Ultra, które jest dominujące z Amelem, no i Scalesa, że tutaj do pełnego combo, które mogło wyjść, jeszcze brakuje tylko Anery, wtedy byłoby jakby maksymalne combo to jakie mogło mi wyjść właśnie w tym łączeniu. Powiem Wam, że naprawdę bardzo fajnie się wybarwiają, bo one jak się wykluły były takie bardzo jasne, szczególnie następny osobnik, którego Wam za chwilę pokażę. Natomiast z każdą wylinką robią się coraz bardziej czerwone i coraz bardziej mi się podobają. Tutaj też widać, że te siodła, tak typowo jak w Ultramelu, one nie są białe, one idą w taki fioletowy odcień. Naprawdę bardzo fajnie to wygląda, też widziałem już dorosłe osobniki i myślę, że całkiem spoko ta odmiana wygląda w scalelessie. No brzuch macie standardowo z łuskami. I tutaj mamy Ultramel Scalelessa, tylko w motleju. Tutaj dodatkowo jeszcze wszedł motlej i to taki bardzo fajny motlej, bo on praktycznie zrobił mu takiego pinstripa.
Tutaj tylko na początku są przerwy, jeżeli chodzi o wzór, a tak później w całości wyszedł taki bardzo ładny pasek. Naprawdę mega to wygląda. Tutaj macie mojego dorosłego samca, łysego. Jest to właśnie Anery Scaleless Head na Amela i Head na Motleya. Jak widzicie, on ma dosyć sporo tych łusek tutaj na końcu. Tak samo tutaj przy głowie, na głowie, ale daje maluchy, które nawet tych łusek nie mają. A tutaj mamy samicę, o której praktycznie zapomniałem. Jest to Amel Motley Tessera. Ona jeszcze nie była rozmnażana, będzie dopiero na przyszły sezon, ale bardzo fajnie rośnie. Jak widzicie, właśnie tutaj te łuski na brzuchu już są niekompletne. Tutaj ta redukcja weszła dużo mocniej i są takie miejsca, gdzie właśnie tych łusek nie ma i jest po prostu, są przerwy. Widać, że właśnie jest łuska i później jej nie ma. I teraz tak, podsumujmy te scalelessy u zbożówek i jak to w ogóle wygląda. Więc jeżeli chodzi o samą hodowlę, naprawdę ona nie ma żadnej różnicy w porównaniu do zbożówek z łuskami. Warunki są takie same, terrarium, pojemniki są dokładnie takie same, bo myślę, że w obu przypadkach uważamy na to, żeby tam nie było nic ostrego, żeby wąż się nie zranił. Tutaj może troszkę bardziej powinniśmy na to zwracać uwagę, żeby właśnie nie było takich ostrych fragmentów. No i tak naprawdę jedyne, co musicie stosować według mnie, to ta wilgotna kryjówka, tylko jak wam wspominałem wielokrotnie, ja tą wilgotną kryjówkę stosuję zarówno u węży, które mają łuski, jak i u tych, które łusek nie mają, więc jak dla mnie, jakby hodowla scalelessów nie ma żadnej różnicy. Te węże jedzą bez problemu, rozmnażają się, żyją. Nie zauważyłem nigdy, żeby w jakiś sposób miały z czymkolwiek trudności, czy z poruszaniem się, czy nie wiem, z rozmnażaniem. Są moim zdaniem w 100% zdrowe i dla mnie jest to taka sama odmiana jak, nie wiem, jakieś te świnki morskie bez sierści i tak dalej. To po prostu jest kolejna odmiana barwna, która w żaden sposób nie wpływa na te węże i nie wiem, jakieś tam podnoszenie do, wiecie, że no w naturze by nie przeżyły, ale większość odmian barwnych też by nie przeżyła w naturze, bo po prostu te kolory są, wiecie, zbyt widoczne, rzucają się w oczy i tak dalej i myślę, że takie samo prawdopodobieństwo, że właśnie nie przeżyją jakieś kolorowe odmiany barwne, to tak samo wpłynie to na scalelessy. I wiemy, że zdarzają się w naturze jakieś inne gatunki, które właśnie są bezłuskie i zostały znalezione, więc ciężko powiedzieć mi, czy one przeżyją, czy nie, ale wiecie, no gdzieś to jakby samoistnie powstaje, a nie jest to, że nie wiem, że jakoś człowiek doprowadził do tego, że wyselekcjonował właśnie bezłuskie węże. W ogóle taka ciekawostka, bo w sumie o tym nie wspomniałem, ale scalelessy zbożówki, pierwsze sztuki wyszły we Francji i było to akurat łączenie hybrydowe właśnie węża zbożowego z Pantheropchis emory, czyli z wężem preriowym i tutaj było to już łączenie F2 właśnie chyba na rootbeerów i wyszły scalelessy niespodziewanie. I tutaj trzeba właśnie zaznaczyć to, że scaleless u zbożówki powstał w procesie hybrydyzacji i w sumie sam do końca nie wiem, dlaczego zostało to tak łatwo przyjęte, że no wyszło to z hybrydy, ale stosujemy, że to jest odmiana u złożówki, a czemu nie akurat od węża preriowego? Nie do końca wiem, dlaczego tak to powstało. Myślę, że przez to, że zbożówka jest po prostu bardziej popularna, tak samo odmiana ultra, czyli właśnie te ultramele, no to też zostało przeniesione właśnie z emory. No i tam wiecie sami, że wielokrotnie o tym wspominałem, że są odmiany, które prawdopodobnie zostały też przeniesione w procesie hybrydyzacji. Na to nie mamy wpływu, no jest to zatwierdzone, powiedzmy, przez wszystkich uznawane jako odmiana węża zbożowego. Teraz jest to już na takim poziomie, wiecie, imbredu po prostu dalej ze zbożówkami tylko, więc no możemy przyjąć, że wiecie, te węże są, nie wiem, w 99% zbożówkami, ale myślę, że warto o tym pamiętać, bo część hodowców też o tym pisze i zaznacza to gdzieś tam,
że jakby pierwsze te scalesy wyszły z łączenia hybrydowego. No i to tyle na dzisiaj. Nie wiem, czy ten odcinek wyjdzie przed moim wyjazdem do Holandii, bo nie wiem, czy po prostu zdążę go obrobić i wrzucić na YouTube. Jeżeli widzicie go w niedzielę, no to właśnie jestem na giełdzie i zobaczymy, jak to będzie, bo pierwszy raz mam właśnie stolik na giełdzie zagranicznej w Holandii i jestem ciekaw naprawdę, jak to wszystko będzie wyglądać od strony sprzedawcy. Myślę, że bardzo fajną sprawą jest też to, że jest to Snake Day, jest to organizowane właśnie przez Europejskie Stowarzyszenie Hodowców Węży i o tyle jest to fajne, że po prostu na tej giełdzie będą tylko węże. Nie będzie żadnych jaszczurek, nie będzie żadnych płazów, są tam tylko węże. Także jadę mega podekscytowany. Nie wiem, czy coś kupię. Na razie nie mam nic zamówionego, jeżeli chodzi o Snake Day, ale nie ukrywam, że jeżeli trafi się coś fajnego, to może coś przywiozę z tej giełdy. No i to tyle. Jeżeli się Wam podobało, zostawcie lajka, subskrybujcie kanał i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!